Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek DDS2. No i proszę Państwa, ciśniemy dalej. No ja tutaj oczywiście zostawiłem kroki, ponieważ, no wiadomo, znaczy inaczej, zostawiłem odpalonego kompa razem z grą, ponieważ taka była potrzeba, i aby tutaj to wszystko wyładować. No i generalnie rzecz ujmując, to... Troszeczkę tutaj pewnie kasy pociągnęło. Natomiast, co my tu mamy? Mamy godzinę 20:30 prawie. Ja bym wrzucił tu dziubasom towar. O, tym bardziej, że... Aha, to... Rubenowi dobrze, brakuje tego. Troszeczkę. Jedna paczuszka. 200 gram dla Wiktorka. Nie wiem, ten Wiktor to handluje, nie handluje. Skoczymy. Gdzie my skoczymy? Na którą się umówiłeś? A, kuźwa, to już na jutro. No właśnie. Skoczymy, słuchajcie, odebrać pieniądze. Ja mam... Ile ja mam gotowy? 39 tysięcy przy sobie. Dobra. Także pójdziemy odebrać pieniądze. I... No coś tam będziemy dalej... dziergać. Trzeba trochę pohandlować. Tutaj mnóstwo dni minęło, więc ja nie wiem, ile mi pieniędzy zostało, jak mi chemiczka kuźwa dojechała. Bo rzecz jest tego typu, że czas wytwarzania różnych rzeczy jest realny, natomiast czas w grze biegnie dużo szybciej. I zatrudniając tę chemiczkę ponownie, znowu zastanawiam się, czy mnie się to opłaca. Siema, siema. Dawaj pieniądze. Dlaczego? No... Bardzo prosty rachunek, no więcej dni tutaj w ciągu, załóżmy, 2 godzin rośnięcia krzaka czy czegoś tam będzie mijało, a jeżeli tylko my nie będziemy handlować, to ona będzie i tak pobierała opłaty. No ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj siedzieć cały czas, bo są też inne rzeczy do robienia, więc chyba znowu ją zwolnię. Na rzecz tych, powiedzmy, 2 sztuk krzaczków rosnących, mniejszej ilości po prostu wytwarzania wszystkiego, tak? Ale oczywiście w krótszym czasie. Także tak to się tutaj będzie odbywało. 330 tysięcy jeszcze do zgarnięcia. Tego już tutaj gościa nie ma. Albo gdzieś indziej stoi. Ja mu jeszcze tu dorzucę, słuchajcie, bo on chyba na tym białym szaleństwie to ostro handluje i tak, bo ja widzę, że tutaj ma pół kilo i nic z tym nie robi, więc ja mu po prostu wrzucę w ten sposób i niech się kuźwa cieszy. Ale dobrze, bo to więcej kosztuje. Także tak to wygląda. Aha, skoro tu jesteśmy, to skoczmy jeszcze do Markusa, albo jeszcze lepiej do Helenki. Sprzedamy jej butelki. Także tak to będzie wyglądało. Zresztą dawno u Helenki nie byłem. I może w takim wypadku ja bym się tutaj przespał w bunkrze. Cześć Helenka. Helenka, słuchaj, bo ja mam tu kuźwa takie rzeczy zupełnie mi niepotrzebne. Może byś zechciała, o. Pięknie. Ty tu fajna dupa jesteś, kuźwa, naprawdę. Powiem ci szczerze, że gdyby nie ty, to ja nie wiem, co ja bym zrobił, pewnie nic. Bilety od ciebie kupię, proszę, bo ja na autobus muszę mieć. Te blanty ze sobą taszczę. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Mamy... O, jak dużo mamy pieniędzy. Ponad 500 000. Adios, amigo. Vuelve pronto. Prącie jest bardzo dobrze. Adios, cipajos. Idziemy. Śmigamy stąd. Tędy polecę. Tędy polecę. Będzie lepiej. No, ty. Dobra, i podskoczmy sobie tutaj.
Nie chcę mi się już tych bursztynków zbierać. Natomiast będę musiał zakupić tego siuwaksa. No i teraz tak, no nie wiem, czy ten kurde Markus zacznie produkować nam więcej tego badziewia. Czy nie, to chyba też... Co? No dawaj tu. Może to od levela zależy? Cholera wie. Aha, nie, to już jest maksymalny poziom, matko i córko. No dobra, no to 20, tak. Dawaj, maksa. Zbyt wiele to nie będzie. Dobrze, ale może jeszcze na zajutrz on coś zdoła. Czego pierdolisz, kurwa? Może on na zajutrz zdoła coś jeszcze tam wyprodukować. Śpimy. Mam nadzieję, że się znowu do drabiny nie przykleję, tak jak poprzednio. Bo to nie było fajne. Już? Nie wiem, może sobie... O! O! Kurwa! Moje jaja. Dawaj, chuju mały, kuźwa, byś naprawił, kuźwa, te schody, ty! Teraz tak. Uszczuplił nam się budżet. Już mamy poniżej 500 000. Co on, 50 gram tylko sprzedaje w takiej paczce? Wy powiedzieliście, napisaliście, że tutaj to można ukrywać przed policajami takie różne... No, see you later. Dobra, kogo ja mogę tutaj zamówić na mojej wyspie? O, Sergio Mendoza. No, to taką mendutę. Dobra, to... Tutaj tego to nie. Czego ty, Oliwia, chcesz? O, patrz, ciastka. Naprawdę? Dobrze, idziemy. Troszkę reputacji tam poszło w dół, ale to nic. Też nie mam czasu, żeby tutaj ciągle tylko siedzieć. Jakżem przyszedł, takżem wyszedł. I... Jop. Ale to był dobry myk, że się tutaj przespaliśmy. Przynajmniej trochę więcej mamy tego siuwaksa. Od naszego przyjaciela Markuska. I co? I dzisiaj jeszcze trochę pohandluję, aż się boję, kurde, iść do tego. Do lombardu, żeby zobaczyć, ile mam na koncie. Aż się boję, ile mi ta chemiczka zajmowała kasy. No ale to musimy chwilkę poczekać. I będziemy działać. Już nam się tu zebrali. Miglance. Co ty nie umiesz... Aha, dobrze. Nie musiał nawet skakać. Dobra, zebrały się miglance, więc będziemy tutaj mogli pohandlować. Gosiu by chciał... Ile to byś chciał? 3 gramy, tak? Proszę bardzo. Dobra, synu. Ty tutaj... Co robisz tutaj? Kurwa, nie żeś nie sprzedał? Zresztą to dziwne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj będziemy mieli klienta. Tylko pytanie, gdzie on się czai? O, no. A, B, kuźwa. Ile ty tam chciałeś? 3. Proszę uprzejmie. De nada. Tak, tak, oczywiście. Zesrała się bida i płacze. Teraz, o, no jeszcze tu mamy porozrzucanych 3 klientów, no to tak trochę nie za bardzo, że oni tacy porozrzucani są. Natomiast trzeba iść, pohandlować, obsłużyć, niech się czują zadowoleni. Nie wiem, tędy przelecę? Przelecę, dobra. Człowiek, kurde, trochę nie był przez kilka dni, no to wziął i zapomniał. A ja zawsze powtarzam, że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku. Chciałbym jedną rzecz tutaj zerknąć. A, tu dla Wiktora się daje, okej. Okay. Cześć, cipeczko. Proszę ci uprzejmie. Dziękuję ci uprzejmie. Alright, what's up? Czy tu ktoś? Tu jest chałupa na sprzedaż. Czekajcie, gdzie ci klienci teraz?
Ach, tutaj mamy. No dobra, no to musimy cisnąć tam. Czego pani? A proszę panią uprzejmie, akurat mam, więc mogę poczęstować. O, a ten pewnie metę chce. A nie! Też naszą ekologiczną tutaj zieleninkę by chciał, proszę. Kurwa, jakieś świnie słyszałem. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. A, tutaj już mafiozi stoją na blokadzie. No to my tędy. Tutaj ktoś? Nie. Tutaj nie. Chociaż zaraz, bo być może ktoś by był chętny taki na... O! Proszę bardzo. O, i tutaj też możemy... Oczywiście oni później może będą chcieli od nas kupować. Więc elegancko, tak na poczęstuneczek. A tymczasem my tutaj sobie jeszcze sprzedamy towaru trochę. Dobra, i on chce piątkę. Proszę bardzo. I kto nam jeszcze został? Tu pod naszym domem. Także super elegancko, lepiej być nie mogło. Sobie przeskoczymy pędzikiem. Pytanie brzmi, czy ja czegoś potrzebuję ze sklepu? No dobra. Później jak już sprzedamy tę ostatnią partię, znaczy inaczej, to nie jest ostatnia partia, jak sprzedamy ostatniemu klientowi tę naszą super fajną produkcję, to skoczymy wpłacić pieniądz, przy okazji dowiemy się, ile tam jest na tym koncie. No ja wiem, tylko wezmę i zwolnię chemiczkę. Słuchaj, dziewczynko, sprawa jest. Nie rób nic. Jak cię tu zwolnić teraz? Znowu zapomniałem. O, dziękuję. Nie, bo ona za dużo bierze. I teraz... Sorki. A! Musimy się... O cholera, znowu miejsca braknie. My musimy się tu, słuchajcie, ogarnąć z tym. O, to takie lekkie jest? Dobra. 8 kilo. Nie to chciałem. Tak zrobimy. No i elegancko. I teraz idziemy wpłacić pieniądz. Mam nadzieję, że ona za dużo to nie tego, nie zgarnęła, bo trochę byłoby mi przykro. A człowiek się na zapieprza. Ta siedzi, nic nie robi, tylko kurde, za to, że jest, to jest podwojona ilość wszystkiego, nie? Nie jest warte tych pieniędzy. Chwila prawdy. A! No trochę zgarnęła, ale... Proszę państwa, przekroczyliśmy milion. Także elegancko. Dobra, ja sobie tyle zostawię, a tyle wpłacę. I teraz pytanie brzmi... czekajcie, niech ja się gdzieś tutaj schowam. Teraz pytanie brzmi... Jak
tutaj ogarnąć temat z lokalem. Bo jeżeli spojrzę na mapę, to tak logistycznie, nie? Tak logistycznie. Produkcję warto byłoby gdzieś tu umieścić. I może byłyby jakieś duże chaty. Albo może gdzieś tu byłyby duże chaty. Ale logistycznie to tu by się opłacało. Znowu, z drugiej strony, to tak de facto, chyba na każdej wyspie potrzebujemy jakiegoś mieszkania, żeby właśnie temat ogarniać. Więc propozycja jest taka. Przyjmijmy najpierw klientów na tutaj, o. Łące w Marynie. Tutaj to samo. Ciastka zaraz zgarnę. Tutaj to samo. Tutaj to samo. O, to może jeszcze trochę tam podrobię, bo i towaru może nie starczyć. Dobra, wróćmy. Zgarniemy ciasteczka. Są tu gdzieś te miglance? Czy ich tu nie ma? Ja wiem, gdzie są, lecimy. Bo tutaj do pełnej godziny to jeszcze pół godziny. Oj nie, oj nie! Dobrze, zróbmy tak. Zapakujmy może... stopaczek. Dobra. Elegancko. Teraz tak, proponuję zostawić te blanty tutaj. To nasionko też nie wiem po co taszczę. Ten młotek to identyczna sytuacja. Bilety pogrupujmy. Dobra, już jakaś msza jest, kuźwa. O, i tak to zrobimy bardzo ładnie. I gotóweczka tu. Pięknie. A, ile ona chciała tam tych ciastek? Cholera, nie wiem, w rezultacie. Dobrze. Nie, tu są. Tu nie ma tu ciastek. Tutaj są. Chyba 15, nie? Nie no, trzeba zobaczyć. Czekajcie. Tak, 15. Śmieszne ciastka. Dobrze. No to mamy. I biegniemy. Ja tylko zapiszę po mojemu. Niech będzie. I biegniemy. Trzeba się dostać albo tędy. Jak mi będzie wygodniej? No tędy. Sobie skoczymy szybciutko jeszcze. Pozarabiamy, rozejrzymy się po okolicy, szukając jakiegoś domu. Bo to wiadomo. Cieba. Biegnij, synku, biegnij. No nie oglądaj się, kuźwa. Czy ja dobrze biegnę? Dobrze, ale trochę źle. Ten będzie lepiej. Czy mnie coś... No, kurna, się wystraszyłem. O nie, teraz to kompletnie źle pobiegłem. Czekajcie. Tutaj musimy. O, właśnie. Dobra, nasi klienci już czekają, więc... O matko, ja się wykończę tutaj. No. Tak, jak on spada, słuchajcie, to od razu mu energii brakuje. Słuchajcie, czy idąc... czy inaczej, czy wychodząc z założenia, że najciemniej jest pod latarnią, to czy warto byłoby tutaj kupić domek? Ciemniej. O, 26 tysięcy za to. No dobrze, ale wyprzedajemy zapasy. Gdzie jeszcze jakiś... Aha, tu jest klient, dobra. Ja nie wiedziałem. Chyba mi się machnęło przypadkowo archipelag, albo nie wiem co. Ja nie wiedziałem, że to tam tak się skończy. Dobrze, ale to nic.
Tu jest jeden klient, a tu jest ich kupa, więc tak na dobrą sprawę, to już jak mam poświęcić kogoś, to wolę tę Vivianę, a tych tu jednak obsłużyć. Że lecimy. No trochę wolno płynie, synu, no. Ja nie mam tyle czasu, kuźwa, no potrafianie jeden ty. Dobra, ciśniemy. I teraz tak, jakby tutaj to logistycznie zrobić dobrze. Mamy tutaj klientelę i tutaj dwoje. Więc ja bym poleciał może na początek tędy gdzieś jakoś. Ogarnąć ten temat. Tych migdanców wszystkich. O, i już to stoją. Buenos dias, senior. Po kolei wszystkich. Ten chciał szóstkę, okej. Okay. Proszę uprzejmie, jest i szóstka. Następny czeka tutaj, w kolejce. Coś się martwisz, a nawet jeśli to skorumpowany. Dobra, to z tych to już będzie koniec. Teraz dalej, trzeba tutaj się przedostać jakoś. Dobra, chyba tutaj na dole ktoś będzie chciał, tak? Czy się mi pomyliło? No dobra, mogę obczęstować, bo mam nadmiar. Ten synek to nic nie chce. Panienka, co by chciała? Nie mam metki. Kurde, czyli to nie tu, czyli to gdzieś na górze. No szkutwa na moście, tu gdzie psy chodzą, do... Naprawdę? To czy ciebie już pojebało kompletnie, tak? Już tak cię... Odmurzyła cię ta Marynia? No nic, dobra. Lecimy dalej. Synu. Zagrama się narażą, wiesz? O! Co wy wszyscy tak marne ilości tutaj bierzecie? A ja bym zerknął sobie tutaj na tę chałupę. Cóż to takiego jest? View. Czy to duże, czy to małe? O! Cztery pokoje, słuchajcie. Cztery pokoje i przedpokój. Znaczy trzy pokoje i przedpokój. Nie, ale to jest takie... Kurde, ja potrzebowałbym większej powierzchni, słuchajcie. Nie. Tak, spadam. Mam pewien pomysł. Możesz... Akurat mi się tu napatoczyli. Gammonie. Tu se chłopiec macha. Chłopcze, czego ty chcesz? No to kuźwa, stój bardziej na widoku, to na pewno się nie będziesz bał, wiesz? Cymbałku. Zobaczmy, czy tutaj ktoś przypadkiem nie czeka. Czeka. O, elegancko. No, jestem. Spokojnie, jeszcze nigdzie nie zgubiłem. Przyjmij. Appreciated. Proszę. Cztery. Proszę. I to już teoretycznie byliby wszyscy. Ale jeszcze tylko ta Viviana Cruz. Ale ja mam pomysł. Nie wiem, na ile jest do zrealizowania. Ale żeby kupić chałupę gdzieś tutaj. Tutaj może być. Dobra, mamy przystanek autobusowy nieopodal. Z psiarnią. Ale to przystanek autobusowy... A no właśnie, on mnie tu nie dowiezie, bo tu nie ma dojazdu. Tutaj tylko łodzią można. O kutwa. Oni mnie wykończą.
Nerwowo. Dobra, to wrócę na ten, to wrócę na archipelag i może, może tam się jeszcze zajmę tym jednym klientem. Ten dalej nahajowany. Trzeba się tym dystrybutorem zająć w końcu. To też nie może tak być, kurczę, że... Dowiecie. Dobra, ja wracam, słuchajcie, tutaj. Jeszcze trochę pohandlowaliśmy. Ja znowu zwolniłem chemiczkę. Natomiast w przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku będziemy już ogarniać temat tej chałupy, bo to już czas najwyższy, to już jest must have. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!